Państwu przed 54. sesją Rady Miejskiej Leszna będę rozmawiała z przedstawicielami klubów w Radzie Miejskiej, z Adrianą Machowiak z Koalicji Obywatelskiej. Witam Panią Radną. Witam Państwa. Aleksandrą Petrus-Szmidt z PL18. Witam Panią Redaktor i Szanownych Państwa. I z Panem Mariuszem Nowackim z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, witam Pana Radnego. Witam Pana Radnego. Proszę Państwa, już najbliższy czwartek, 23 czerwca, sesja, bardzo ważna sesja zarówno dla prezydenta, radnych, jak i dla mieszkańców Leszna. To sesja, na której będziecie decydowali o wotum zaufania dla prezydenta i o absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok. No, szykuje się maraton sesyjny. Jesteście już częściowo po komisjach. Co się działo na komisjach? Pani Adriana Machowiak, bardzo proszę. Na komisjach rozmawialiśmy, przede wszystkim słuchaliśmy naczelników, jak przedstawiał się budżet w ciągu roku, jakie były zmiany, zadawaliśmy różne pytania. No, to były dość długie komisje, to były takie w sumie dwa razy, 6 chyba czerwca i 30, przepraszam, maja i nie, czerwca, nie, zapomniałam. Nie było 30 czerwca. Będzie teraz. Właśnie, no 6 maja i 30 maja. Także no, przede wszystkim to były relacje naczelników, jak przedstawiał się ich budżet, jak zrealizowali ten budżet na tej zasadzie. Koalicja zadaje ostatnio dużo pytań w sprawie budżetu, wprawdzie tegorocznego, ale czy to samo będzie się działo w odniesieniu do budżetu 2021? Jestem ciekawa. To pani będzie przedstawiała stanowisko waszego klubu? Ja myślę, że się odbędzie tylko na stanowisku krótkim, no chyba że jakaś dyskusja podczas różnych stanowisk klubów się jeszcze wywiąże, ale z reguły no, zadawaliśmy pytania przez cały rok i jak wiemy nie poparliśmy tego budżetu w 2021, także zobaczymy jak się sesja rozwiąże i czy będą pytania, czy nie. Przypomnę głosowanie, jeśli chodzi o absolutorium w ubiegłym roku. Było to 14 głosów za, 7 głosów przeciw. Pani Aleksandra Petrus-Szmidt, PL18, zawsze stoi za prezydentem, jeśli chodzi o budżet. Czy będzie tak samo w tym roku? Szanowni Państwo, sytuacja jest bardzo prosta, ponieważ absolutorium dla prezydenta to jest tak naprawdę rozliczenie go z tego, czy wykonał budżet. Mamy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, mamy opinię i wniosek naszej komisji rewizyjnej, z których wynika jasno, że prezydent budżet wykonał. My możemy mieć zastrzeżenia co do tego, że ten budżet nam się bardziej lub mniej podobał. Natomiast fakty są faktami i jeżeli chodzi o absolutorium, no to tutaj jest sprawa bardzo jasna i tak naprawdę trudno byłoby głosować przeciwko absolutorium, biorąc pod uwagę, czym ono jest, tak? Bo gdyby była negatywna opinia albo cokolwiek innego, no to wtedy można by głosować za absolutorium. Dlatego zarówno ja, jak i cały klub będziemy tutaj głosować jednoznacznie za absolutorium. Myślę, że podobne obiekcje ma również opozycja, jeżeli chodzi o głosowanie przeciw, bo jest również świadoma tego, że czym jest absolutorium, dlatego że patrząc chociażby na ostatnie komisje przygotowujące do sesji, większość radnych opozycji nie głosowała przeciw, tylko się wstrzymywała od głosu. Także myślę, że tutaj też uwzględniano to, że jest to tak naprawdę rozliczenie z wykonania budżetu. Pani Adriana, ad vocem, tak, proszę bardzo. Zaraz panu Mariuszowi Nowackiemu przekażemy tę antenę. Ja się zgadzam z Olą, że tak niby mówią przepisy prawne, ale przepisy prawne też nie mówią, że czy to opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, czy Komisji Rewizyjnej jest obligatoryjna dla Rady. Owszem, ja na przykład, jeśli były komisje i były sprawy społeczne, nie głosowałam przeciw, bo uważam, że akurat te programy są wykonywane ok. I tu nawet byłam za. Również na przykład przy konserwatorze zabytków, czy przy NGOS-ach, czy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Znaczy nie obywatelskich, tylko konsumpcyjnych. Także no są w tym budżecie właśnie takie działy,
edukacja. Są w tym budżecie takie działy, że ja nie zagłosuję przeciw, ale są takie działy, gdzie na przykład jak jest dla mnie bardzo złym pomysłem i jak to widać, to dzisiaj było przeniesienie ziemi dla GTBS. No, głosowaliśmy wówczas przeciw, pytaliśmy, co się stanie, jak nie otrzymamy od KOWR-u pozostałej części ziemi. Pytałam na to o to 3 razy na sesji, na komisjach. Odpowiedziano mi, że inwestycja nie będzie się mogła odbyć. I to są właśnie takie mniej więcej ruchy, o których my czasem wskazujemy, a nas się nie słucha. I niestety, owszem, to, że wykonał pan prezydent budżet, zgadza się, ale ile było zmian? Uchwał było 12. 12 zmian budżetowych. Także opinie czy to RIO, czy komisji, cyfrowo się wszystko zgadza. Ale owszem, może powinniśmy tylko przy wotum. Ale dla mnie absolutorium przy udzieleniu wykonania budżetu też ma pewne, mam do tego pewne obiekcje i myślę, że cała koalicja. Znaczy na pewno będziemy przeciw. Ja tylko wejdę w słowo, pani powiedziała rzeczywiście, ale to jest taka tradycja po prostu, nie wiem czy w innych samorządach, ale u nas na pewno, ja nie przypominam sobie sesji, na której nie byłoby jakichkolwiek zmian w budżecie. Nie mówię, że to są złe zmiany, ja tego nie neguję, ale czasem one są dobre, ale czasem jak widać nie są, to wszystkie są dobre. Pani chce powiedzieć, że po prostu budżet ten, który jest przyjmowany, nie jest tym budżetem nad... To nie jest planowany budżet, tak? To nie jest plan budżetu, który planowali, ale to jest wiadomo, to jest we wszystkich samorządach, ale też we wszystkich samorządach wiemy, że wielu radnych nie udziela absolutorium a czasem nawet, mimo że został budżet wykonany, w ogóle nie otrzymuje absolutorium. Takie sytuacje też się zdarzały. Także konsekwencje wtedy są inne, wiadomo. Wiadomo, że klub PL18 i klub PiS... Pan Malewski nie otrzymał raz absolutorium. No właśnie. Pamiętam do dziś jego twarz. Cios niesamowity to był dla niego. Pani Aleksandra Petrus-Szmyt i panie Mariuszu, za chwilę. Proszę bardzo. Czy pani to... Pani redaktor Aleksandra Petrus-Szmyt, bo jednak w ten sposób się czyta to nazwisko, natomiast... nazwisko? Tak. Jeżeli chodzi o... Tutaj właśnie dlatego ustawodawca rozróżnia dwie różne kwestie. Jedną jest absolutorium, drugą jest wotum zaufania. I tak naprawdę przy absolutorium rozliczamy prezydenta tylko i wyłącznie z tego, czy wykonał w sposób prawidłowy budżet, a przy wotum zaufania tak naprawdę możemy się ustosunkować do całokształtu decyzji, które i całokształtu jego... Ale chciałam tylko przypomnieć, że ustawodawca wprowadził wotum od 2019 roku, a wcześniej było tylko absolutorium i były przeciw. Także to jest jakby taki dodatkowy teraz rozgraniczenie. Właśnie dlatego jest wprowadzone. Oddajmy na chwilę głos panu Mariuszowi Nowackiemu z Prawa i Sprawiedliwości. On jest szefem komisji rewizyjnej, niezwykle ważnej przy absolutorium. Też do komisji rewizyjnej wpłynęła już opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Proszę powiedzieć, jaka jest ta opinia? Czy były jakieś uwagi do tego budżetu za ubiegły rok? Ja może zacznę od tego, że w zupełności zgadzam się tutaj z koleżanką Aleksandrą, że jeśli chodzi o absolutorium, no to powinniśmy się skupić tutaj na tym, czy prezydent rzeczywiście wykonał prawidłowo ten budżet, który był zaplanowany, był zmieniany, to wiadomo, ale czy on został prawidłowo wykonany. Nawet gdyby się okazało, że pewnych rzeczy nie zostały wykonane, ale nie byłoby to z winy podstawą do, że tak powiem, nieudzielenia mu absolutorium. Jedynie można by nie udzielić mu absolutorium, gdyby w ważnej sprawie nie wykonał, rzeczywiście mógł, powiedzmy, jakąś inwestycję, nie wykonałby, bo ma takie widzimisię i wtedy by nie wykonał i to byłaby rzeczywiście konkretna podstawa do nieudzielenia prezydentowi absolutorium. My oczywiście jako komisja rewizyjna równie mocno pracowaliśmy jak pozostałe komisje, czyli mieliśmy wszystkie te spotkania komisji związane z wykonaniem budżetu za rok 2021. Dodatkowo oczywiście przeprowadziliśmy 4 kontrole mające właśnie na celu zbadanie, czy ten budżet też był dobrze wykonany, czy wydatki zostały prawidłowo wydane. I
generalnie w tych kontrolach no, nie stwierdziliśmy, tak? My żadnych nieprawidłowości. Owszem, nie wszystkie wydatki udało się zrealizować, ale wtedy właśnie wnikliwie pytaliśmy, tak, dlaczego pewne dotacje, które miały być jako dochody na inwestycje, nie wpłynęły. Oczekiwaliśmy i otrzymaliśmy na te odpowiedzi, na te nasze pytania, które no, wynikają wiadomo z opóźnień teraz różnych i te pieniądze, te dotacje oczywiście wpłyną po rozliczeniu tych wydatków, tych inwestycji. I oczywiście, a opinia RIO, panie radny? No, opinia RIO jest pozytywna, tak? Zarówno jeśli chodzi o wykonanie budżetu, tam jest z uwagami, a także odnośnie naszego wniosku, naszego opinii z wykonania sprawozdania jest, że tak powiem, myślę, że uda mi się dobrze zacytować, że nasz wniosek został należycie uzasadniony. A te uwagi czego dotyczą? Uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej? Pamięta pan? Drobne rzeczy, ja już w tej chwili też dokładnie nie pamiętam, ale tam z jakimiś naliczeniami na bodajże Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. I tam w pewnych miejscach był taki błąd, że był w jednym miejscu inne kwoty podane, w innym też inne, ale to takie no, były... Bardziej techniczne. Tak, dokładnie. Słucham, tak? Bardziej techniczne to są rzeczy przy wpisywaniu być może niż, bo zdarzają się nam takie sytuacje, wielokrotnie mieliśmy do czynienia z tym, że technicznie czasami pewne rzeczy są źle wpisane. Mhm. Trochę odwróciliśmy kolejność naszego programu, bo tak naprawdę pierwszorzędną rzeczą, jaka będzie dyskutowana, to będzie raport o stanie Leszna i potem głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta Łukasza Borowiaka. Może tylko przypomnijmy telewidzom to, o czym już pani radna Adriana Machowiak wspomniała. Cała instytucja raportu o stanie gminy i wotum zaufania dla prezydenta została prowadzona w tej kadencji, która trwa od 2018 do 2023 roku. I teraz w czwartek będzie czwarte wotum zaufania głosowane dla prezydenta. Ja tylko przypomnę, że w 2019 roku to wotum zostało mu przyznane, zostało przegłosowane jednogłośnie, bez absolutnie żadnej dyskusji po wystąpieniu pana Marka Wajna i jego ogłoszeniu grubej kreski. Natomiast w 2020 roku 12 radnych było za wotum, 5 przeciw, w 21 13 za, 6 przeciw, 2 nie głosowało przy 2 nieobecnych. I jeszcze dodam tylko, że żeby takie wotum otrzymać, to prezydent musi mieć, przyznaje się bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, czyli u nas to 12 głosów wystarcza dla wotum zaufania. Ale chcę jeszcze wrócić do raportu o stanie Leszna. To jest przynajmniej z punktu widzenia dziennikarskiego i osób, które się wnikliwie interesują sprawami Leszna, no to jest cudowne rozwiązanie po prostu. Mamy kompendium wiedzy na temat miasta w jednym miejscu, to prawie 400 stron dokumentu. Czy tak samo myślicie? Pani radna z PL18. Szanowni Państwo, raport o stanie gminy jest olbrzymim i bardzo użytecznym z punktu widzenia społecznego dokumentem, bo tak jak pani redaktor powiedziała, można tam znaleźć bardzo dużo informacji. Ja spotykam się z wieloma głosami, że on jest za krótki albo za długi, jednym brakuje w nim niektórych informacji, inni uważają, że jest dokumentem, którego nie idzie objąć, przeczytać i zapamiętać. Natomiast jeżeli ktoś chce i potrzebuje jakichś informacji, to bez problemu w tym raporcie wiele z nich, takich najbardziej potrzebnych, znajdzie. I myślę, że warto zapoznać się z tym dokumentem, bo on wiele mówi o naszym mieście. Jest przygotowany naprawdę bardzo rzetelnie, bardzo skrupulatnie i pokazuje obraz rzeczywistości też takiej, jaką my widzimy jako radni pracując w komisjach, a której może mieszkańcy na co dzień nie widzą. Panie radny, czy panu czegoś brakuje w raporcie o stanie Leszna? Chciałby pan, żeby był poszerzony o jakieś dziedziny? Nie, nic mi nie brakuje. No jest naprawdę bardzo dużo zawarte. Tym razem 364 strony.
Także no jest tam no wiele, mnóstwo ważnych, ciekawych informacji. To naprawdę, tak jak właśnie koleżanka mówiła, Aleksandra, że warto to wnikliwie przeczytać. Zauważyłem właśnie, że telewizja Leszno robi od czasu do czasu dotychczas takie wrzucać różne danych, fragmentów, wstawki. Bardzo dobrze, to jest bardzo fajne przybliżenie dla tych, którzy nie mają czasu przeczytać, tak? No bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma czas przeczytać. Mi co się rzuciło w oczy na przykład, no to niestety malejąca liczba mieszkańców. Na przełomie 4 lat ciągle idziemy w dół. No, na koniec roku 2021 było nas 60 009 mieszkańców. No zobaczymy, być może tu akurat nie nas, no niestety też do tego się przyczyniła pandemia, tak, i ilość tłumów, bo sobie to też właśnie patrzyłem, że dużo osób niestety poumierało. Właśnie, ja spojrzałam tak, spojrzałam na demografię i też zauważyłam tą tendencję spadkową, jeśli chodzi o nowych obywateli, tych rodzących się, tak, a rzeczywiście no pandemia chyba tutaj rzuciła cień na te dane i liczba osób, które umarły, no niestety jest większa w porównaniu z poprzednimi latami. Czy opozycji czegoś brakuje? Nie, uważam, że to jest za duży ton. Ale... Roka informacja? Proszę? Czyli za szeroka jest informacja w raporcie? Znaczy, no jest to rzeczywiście książka, tak? I no, zgadzam się z poprzednikami, które mówią, że jest tam szczegółowe, są informacje, ale żeby raport był taki... też może bardziej, nie wiem, no, żeby każdy mógł to przeczytać. Pamiętam, był wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ażeby zrobić jakieś ramy. No oczywiście może i trudno zrobić te ramy, że w raporcie powinno się zawierać, ale myślę, jakbyśmy to wspólnie wypracowali, to i takie stricte jakiś mały informacyjny biuletyn można by było zrobić, a nie tomisko książkowe, nie? Ale, no bo tak to wygląda. No, ja, żeby przysiąść przez 364 strony i owszem, no nas ciekawi miasto Leszno, no ale niestety nie wszystkich mieszkańców, a może rzeczywiście, tak jak powiedział Mariusz, dobrym pomysłem jest, że te jakieś tam wycinki pokazujecie dla zachęty. Kto będzie miał czas, niech przeczyta. Ale też właśnie chciałam zwrócić uwagę na to, że malejemy w mieście i być może jest to też spowodowane tym, że jednak wszyscy wyprowadzają się bardziej poza Leszno, a pracują i tak w Lesznie. Także tu pracujących może nie tyle tracimy, ale jednak zamieszkujących tak, no co się przekłada na podatki. No i te zgony i urodziny, no to rzeczywiście, to jest jednak bardzo dużo. Pomimo 500+, nie daje to rezultatów też, jeśli chodzi o urodziny. Jeśli chodzi o wotum i o raport o stanie Leszna, to zastanawia mnie też jedna rzecz, bo pani wspomniała o Komisji Spraw Wniosków i Petycji, której pani jest członkinią. I z roku na rok, na pewno pani to też zaobserwowała, jest coraz więcej aktywności mieszkańców Leszna, jeśli chodzi o tę komisję i sprawy, które są wysyłane do was, do radnych. Natomiast co mnie zastanawia, tylko jeden raz przez te 4 lata, no nie wiem jak będzie w tym roku, mieszkańcy zdecydowali się wziąć udział w dyskusji nad raportem o stanie Leszna. A mają takie prawo, tak? Wystarczy zgłosić to z podpisami do biura rady. Bez ograniczeń czasu, na równi z wami można dyskutować na temat tego, co się w Lesznie dzieje, co im się podoba, czy się nie podoba. Mieszkańcy z tego nie korzystają. Jak myślicie, dlaczego? Czy ja uważam, że właśnie powodem jest to, że... Na sesji? Ja uważam, że powodem jest właśnie to, że to jest za długie. No, ludzie pracujący nie mają czasu, żeby przysiąść. No, chyba, że ale naprawdę go mają. Ale... Pani radna, można wybrać tę część, która interesuje. Tak, oczywiście, że można, ale myślę, że jak chcą się już wypowiedzieć i muszą zebrać podpisy, to chcą się wypowiedzieć na więcej tematów, aniżeli na jeden. I pamiętam, że niestety, ale na tamtej sesji skrócono czas. Nie było, że nie ograniczenia. Był czas liczony, co było dla mnie bardzo dużą przykrością. I to na pewno zniechęca i zniechęciło również mieszkańców do dalszych wystąpień. Mm-hmm. A wy jak myślicie, państwo radni? Ja myślę troszeczkę inaczej. Korzystają ze swojego prawa.
Ja myślę troszeczkę inaczej, że to jest jeszcze instytucja, która się rozwija. Jest stosunkowo nowa, mieszkańcy też muszą się tutaj do niej w jakiś sposób przyzwyczaić, zacząć z niej korzystać. Wielu mieszkańców nadal nie wie, że jest taka możliwość. Natomiast, tak jak pani redaktor powiedziała, dla nas bardzo cenne jest to, przynajmniej dla mnie, że nasze społeczeństwo robi się coraz bardziej obywatelskie, coraz bardziej zaczyna udzielać się w różnych kwestiach i pokazywać, że naprawdę są, nie przechodzi obojętnie wobec wielu spraw i to jest bardzo cenne. To widać zarówno w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, to widać w budżecie obywatelskim i myślę, że wkrótce to też będzie widać w dyskusjach nad raportem o stanie gminy. Natomiast myślę, że na razie to są problemy takie, gdzie mieszkańcy chcą osiągnąć bardzo konkretny cel, bardzo konkretną zmianę dotyczącą jakiegoś wąskiego wycinka i dlatego skupiają się na tych formach, które im dają taką możliwość osiągnięcia celu. No, nie jest nią dyskusja na temat raportu, bo jeżeli to dotyczy na przykład czy chodnika, no to skuteczniejszą metodą jest petycja czy zgłoszenie tego do budżetu obywatelskiego. Natomiast i myślę, że dlatego to są rzeczy, które będą rozwijały się bardzo stopniowo. Myślę, że z czasem być może tych dyskusji będzie więcej, chyba że, bo też jeszcze mam takie inne spojrzenie na to, które przedstawił nam jeden z mieszkańców właśnie po bardzo podobnym pytaniu, który powiedział, no ale po co ograniczać się do dyskusji raz w roku, skoro ja mogę podejść do radnego, radnej, skoro ja mogę podejść do prezydenta czy wiceprezydenta i porozmawiać wtedy, kiedy widzę problem i nie muszę specjalnie brać urlopu po to, żeby zabrać głos na sesji w świetle kamer, gdzie tego niekoniecznie muszę lubić, tak? I myślę, że to, jakim jesteśmy miastem, na ile jesteśmy otwarci właśnie na mieszkańców, to też powoduje to, że mamy bardziej bezpośredni kontakt i te uwagi są przekazywane naprawdę na bieżąco. Bo myślę, że tutaj Państwo radni się ze mną zgodzą, że tego kontaktu ze strony mieszkańców z nami jest dość sporo. On jest bardzo bezpośredni. Ja na przykład widzę po swoich spotkaniach i swoich dyżurach, że tak naprawdę bardzo często nie ma potrzeby mieć dyżuru, pomimo tego, że je odbywamy, bo mieszkańcy wtedy, kiedy mają problem, to skontaktują się z nami w inny sposób, czy to mailowy, czy SMS-owy, czy dzwonią, czy podejdą na ulicy. I naprawdę tego kontaktu jest sporo i on jest taki bardziej bieżący, a nie raz do roku w czasie raportu o stanie miasta, gdzie widać w większych miastach, że tam właśnie jest większy problem z dotarciem z tymi informacjami, swoimi uwagami i tam się bardziej z tego korzysta. Panie Mariuszu, ma pan podobne doświadczenia? Dokładnie tak. Tutaj po raz kolejny zgadza się z koleżanką Aleksandrą. W tej kwestii też mam nadzieję, że właśnie mieszkańcy będą lepiej korzystali i bardziej z tego instrumentu, jakim właśnie jest tutaj możliwość dyskusji, ale no także no, pamiętajmy, że znowu nie chcę wszystkiego zawalać na pandemię, ale ona też w jakiś sposób niestety ograniczyła tutaj tam te możliwości uczestniczenia i to też wpłynęło na to, że nie rozwinął się ten, że tak powiem, fragment tamtej możliwości, nie rozwinęły się tak jakby by sobie mieszkańcy tego życzyli, tak, no bo to jest w sumie dla nich głównie narzędzie. Dokładnie tak. Ja jeszcze, żeby zakończyć nasz program dotyczący właśnie wotum, to dodam, że to jest bardzo, bardzo ważna instytucja. Na to chciałabym zwrócić uwagę. Bardzo ważne narzędzie, ponieważ gdyby zdarzyło się tak, że dwukrotnie prezydent, wójt, burmistrz nie otrzymaliby wotum zaufania po sobie dwukrotnie w kolejnych latach, no to dałoby to możliwość ogłoszenia referendum do odwołania, w sprawie odwołania prezydenta, burmistrza czy wójta. Dlatego też to wotum zaufania jest bardzo, 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 bardzo istotnym przedsięwzięciem i narzędziem w samorządzie.
Państwo radni, ja bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Życzę Wam wytrwałości. Sesja zaczyna się o godzinie 10, 23 czerwca, w czwartek. Przypomnę oczywiście, że będzie transmitowana na esesja.tv. Przypominam, że będzie retransmitowana w Telewizji Leszno, żeby nasi telewizowie też mogli posłuchać, co macie do powiedzenia w tak ważnych tematach jak absolutorium i wotum zaufania. Życzę Wam jak zwykle dobrego dnia. Cierpliwości, wytrwałości i z niecierpliwością czekamy na tę sesję. Dziękuję za udział w programie pani Adriana Machowiak z Koalicji Obywatelskiej, dziękuję pani Adriana Petrus-Schmidt z PL18 i pan Mariusz Nowacki z PiS-u. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz za spotkanie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.